Hej, witajcie. Marcin Radomski. W Kinorozmowie chcę, abyście czuli się jak w gronie przyjaciół. Dlatego dziś zapraszam Was na kawę. Opowiem o najlepszych polskich filmach i serialach. Zapraszam. Trzecie miejsce: Hyacynt. Hyacynt to świetnie zrealizowane kino kryminalne w konwencji noir. I choć film opowiada o przeszłości, to historia bardzo rezonuje z dzisiejszą rzeczywistością. A uzupełnieniem jest wydana niedawno książka Hyacynt – PRL wobec homoseksualistów. Twórcy filmu, reżyser Piotr Domalewski i scenarzysta Marcin Ciastoń wzięli na warsztat kryminalną akcję Hyacynt, wymierzoną w gejowską społeczność lat 80. Reżyser nie zawiódł się na Tomaszu Ziętku, któremu powierzył główną rolę Roberta. Aktor wiarygodnie zagrał milicjanta w świetnym czarnym kryminale. Drugie miejsce. Wszystkie nasze strachy w reżyserii Łukasza Rondudy i Łukasza Guta. Siła tego filmu tkwi w scenariuszu napisanym przez samo życie, czyli historii Daniela Rycharskiego. To kino dialogu, próbujące połączyć różne tożsamości. Film bardzo potrzebny tu i teraz. Pierwsze miejsce. Moje wspaniałe życie w reżyserii Łukasza Grzegorzka. To emancypacyjna komedia obyczajowa, w której reżyser tworzy szczery portret rodziny we wnętrzu, gdzie główna bohaterka próbuje wymknąć się normom społecznym i konwenansom. Reżyser łączy lekką narrację z czułą małomiasteczkową obserwacją. Otrzymujemy intrygującą opowieść o Joannie, w tej roli świetna Agata Buzek, nazywanej przez innych Jo, nauczycielce języka angielskiego w Nyskim Technikum. Kobieta przez lata tkwiła w rodzinnych konwenansach, do których nie pasuje. Film mówi o trudnościach w wyrażaniu empatii, niechęci do przystosowywania się do innych i samotności w dorosłym życiu. Trzecie miejsce. TheOffice.pl. Serial wykazuje się dużą świadomością konwencji, a jednocześnie jest satyrą na naszą polską mentalność. Ambitny projekt przeniesienia wersji kultowego serialu jest udany z dwóch względów. Po pierwsze, dość wiernego odtworzenia brytyjskiego oryginału. Po drugie, twórcy unikają prostackiego obśmiewania realiów biurowych. Z pewną czułością podchodzą do polskich stereotypów, umiejętnie zaskakując widzów. Drugie miejsce. Klangor Łukasza Kośmickiego. To produkcja nawiązująca do serialu typu Nordic Noir. Jest tutaj czasem boleśnie, momentami brutalnie, ale cały czas autentycznie. Na tle malowniczego Świnoujścia rozgrywa się mroczna zagadka kryminalna. Klangor to historia, która mogłaby wydarzyć się wszędzie, ale jest tak przedstawiona, że bardzo szybko w nią wsiąkamy. Oprócz wybitnej roli Arkadiusza Jakubika obserwujemy również na ekranie Maję Ostaszewską, Piotra Witkowskiego czy Magdę Czerwińską. Nie zapomnijmy też o charakterystycznej muzyce Mikołaja Trzaski. Klangor jest niezwykle intrygujący. Pierwsze miejsce. Royst 97. Wszyscy grzebią się tu w bagnie. W przenośni i dosłownie. Powódź tysiąclecia odkryła mroczną historię. Walka ze złem zmusza funkcjonariuszy do weryfikacji własnych tożsamości. W serialu zadbano o tworzenie detali lat 90. To Polska czasów transformacji. Mroczny klimat opowieści przeplatany jest dużą dawką ironicznego humoru. Royst 97 staje się opowieścią o odkupieniu winy za grzechy sprzed lat. Świetne role Łukasza Similata i Magdaleny Różdżki. A jakie są Wasze ulubione polskie filmy i seriale? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.